Chodź, za mną, do nogi. Dawaj, tutaj. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution. Przejdziemy sobie dzisiaj kolejną misję od Doktora Wu, moi drodzy. Ogrywamy DLC Sekrety Doktora Wu, a tymczasem bezbędnego zbędnego przedłużania intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. I jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy. Mamy drugą misję od naszego Pana Doktora. Research item from research center z tego Ceratops genom. Możemy sobie tą misję od razu zacząć, bo oczywiście musimy sobie na samym początku wytworzyć oczywiście naszą modyfikację, nasz gen. Tego na razie nie odblokujemy, bo nie mamy na to pieniędzy. Co my tutaj mamy? Z tego ceratops. Okej. Okay. O, możemy sobie zrobić kolejne ulepszenie. Fajnie. Modyfikacja genowa. Fajna jest ta modyfikacja, tylko trzeba się naprawdę nimi y, nauczyć posługiwać. One bardzo podbijają y, statystyki dinozaurów, te na stres, ale dinozaury wtedy stają się bardzo nieprzewidywalne. No dobra. Co będziemy musieli zrobić dalej, kiedy odblokujemy już sobie z tego Ceratopsa? Oczywiście będziemy musieli go na pewno wytworzyć. Także zjeżdżamy sobie od razu do z tego Ceratopsa. 420 tysięcy bez żadnych modyfikacji. Zobaczmy sobie jak tu stoimy. Incubation speed Ja bym sobie tutaj dał na przykład zamiast jednego incubation speed albo w sumie zamiast hatchling capacity success rate na poziomie 4.0 żeby ta modyfikacja, żeby ta hybryda nam na pewno wyszła, bo z hybrydami to różnie bywa, nie? Ok, także inkubujemy sobie, mamy dwa razy przyspieszone podwójnie wykluwanie, mamy dwa razy incubation speed wersji 4.0, także powinno pójść nawet sprawnie. Od ostatniego odcinka moi drodzy nie zmieniło się tutaj w zasadzie nic. Jedyne co tak naprawdę mogę zrobić to sprzedać sobie nasze dwa linki, żeby tak... W sumie nie są nam one do niczego potrzebne Nie będę tutaj robił na razie na tej wyspie żadnego konkretnego super jakiegoś tam nie wiadomo jakiego parku Tylko chcę tutaj zrobić taką naprawdę jednostkę badawczą Tak wiem nie będę miał z tego absolutnie żadnych pieniędzy Ale może to i dobrze Utrudnię sobie odrobinkę kampanię Zobaczymy jak to będzie szło bez tego Obydwa sobie na pewno sprzedam Bo tutaj w następnym odcinku będziemy potrzebowali naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Serdecznie zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału Jest nas już 112 Tak więc Poszerzamy nasze grono Będzie mi bardzo miło jeżeli ktoś jeszcze tutaj Z was oglądających moi drodzy nie klikną tego guziczka A od jakiegoś czasu śledzi mój kanał, jednak znaczna część niestety od oglądających moje materiały Nie subskrybuje mojego kanału a szkoda Was nic to nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy, tak więc serdecznie zachęcam. Eee, jeszcze jeden nam tutaj powinien być. O, jest. Okej. Okay. Nie dostaniemy za niedużo, niestety, ale zawsze to 250 prawie tysięcy, nie? Zawsze to coś. Nie pamiętam, czy z tego ceratops mm, wystarczy jeden, czy muszą być dwa. Naprawdę nie pamiętam. Ale nie wygrywamy mu tutaj żadnych modyfikacji, tak więc powinno się to udać. Mamy już 68%. Jak stoimy z prądem? Mamy mały zapas. W razie co możemy sobie jeszcze wtedy zmienić ulepszenie z Reduced Upkeep na Improved Output. Ale póki co, póki mamy jeszcze mały zapas mocy tak na poziomie ilu 12% no to możemy sobie zostawić ulepszenie z redukcją nadwyżki, no bo będzie nam to generowało powiedzmy przychód, albo inaczej pieniądze nie będą nam tak szybko znikały. Tak więc za każde to 12, co nam tutaj mamy za dużo, będziemy mieli jakiś tam zysk pieniężny, ale nie powiem Wam dokładnie jaki, bo nie bardzo wiem jak to działa. Tak więc nie chcę Was wprowadzać tutaj w błąd. Okej, okay, z tego ceratops w zasadzie jest już gotowy do wyjścia. I wypuszczamy naszego maluszka. No ta hybryda akurat szczerze powiedziawszy podoba mi się dużo bardziej niż Ankylodocus. Wolę jego, naprawdę. Nie wiem, może to dlatego, że mam słabość i... A właśnie, widzisz, właśnie. Muszą y, być dwa, bo będzie samotny. Tak więc wytwarzamy sobie od razu drugiego. Okej, okay, przez dwie minuty y, mamy pozwolić, żeby był obserwowany, tak? Ten y, nasz stegoceratops musi być obserwowany y, przez chyba naszych gości przez dwie minuty. Tak mi się wydaje, że to chodzi właśnie o, o gości co wydarzy się po tych dwóch minutach nie pamiętam zobaczymy przeżyjmy to razem No i czego ryczysz o drugi z moloch chory w sumie to moglibyśmy ulepszyć nasz y, Ranger Team żeby mieli oni troszkę mogli więcej robić tak bo tak na razie są przypisani tylko do dwóch zadań i na razie na więcej sobie nie mogą pozwolić na szczęście komfort temu z tego ceratopsowi spada bardzo powoli. W minutę zeszło mu raptem 5%, tak więc no nie jest to na szczęście dinozaur, który będzie sprawiał duże problemy. I na szczęście w tym czasie, kiedy jemu spadnie komfort do krytycznego poziomu, to w tym czasie zdąży się wytworzyć drugi. Nie jest to tak samo jak na przykład było ze stegozaurami, że wytworzymy sobie cztery, ale okazuje się, że brakuje nam jeszcze... Piątego, żeby one tworzyły zadowolone stado. I zanim nasz jeden z tego się tak naprawdę wytworzyć, to z tego zaury już dostawać świra i uciekać nam z parku. Tak więc z tego ceratopsem, jak widać na załączonym obrazku, jest zdecydowanie łatwiej. I coś mi zaatakowało samochód. No, oczywiście, że z tygimoloch. Obserwujemy sobie cały czas naszego tego ceratopsa. Jeszcze 5 sekund, tak więc jest to dosyć szybko. Create z tego ceratopsu w defense at least... aha, 110. Dobra, usuńmy go sobie. Dobrze, że yy, Wy nie wytwarzajcie drugiego z tego ceratopsa w takim razie. Co to ma być? Ma być defense na poziomie 110. Okej. Okay. Tak więc szybko wytwarzamy sobie drugiego i szybko go modyfikujemy. Dajmy sobie co tak najbardziej podnosi tutaj obronę. Skin toughness i wejdźmy sobie we wszystko co daje defense, żeby było wszędzie na skin toughness. Skin toughness, o, wersji 5.0 jeszcze coś możemy? Nie możemy. W takim razie life spin. Ale aktualnie już mamy 114, tak więc wystarczy. No dobra, to wytwarzamy go sobie w takim razie tak. Bo miało być 110. No tylko musimy jeszcze w takim razie chwilkę poczekać. Tak to już by był gotowy do wyjścia drugi z tego Ceratops, ale nie spodziewałem się, że będziemy musieli wytw wytworzyć drugiego, który jednak będzie musiał być zmodyfikowany. Miejmy tylko nadzieję, że tutaj wszystko się uda. Mamy 70% plus 40%, tak dobrze liczę, że to w ten sposób się pojawia. Czy to 70% to już jest po dodaniu? Nie pamiętam. Z tego Zaur mamy 57%. A, bo on jest bardzo mocno zmodyfikowany, nie? Tak, on jest zmodyfikowany. Wy sprawdźmy sobie teraz mamy 100% plus 40% ok, czyli mamy 70% plus 40% jest ciągle powyżej 100% szansy na to że się uda tak więc powinien wyjść nasi goście ciągle mogą sobie tutaj obserwować co się będzie działo na wybiegu swoją drogą a co mi tam stygi moloch nie jest mi tutaj też do niczego potrzebny skupmy się tutaj na Wylęgarni tych yy, tak naprawdę hybryd, bo i tak i tak będziemy musieli sprzedać te dinozaury i tak na potrzeby następnego odcinka, bo tak jak wam mówiłem we wcześniejszym odcinku, trzecia misja to jest jakiś hardcore, potrzebujemy pieniędzy po prostu na potęgę i o zresztą co ja będę wam spoilerował, zobaczycie w następnym odcinku. Nie będę sam sobie robił antyreklamy, nie? No, dobrze jest mieć te dwie modyfikacje na przyspieszenie inkubacji, bo tak to pewnie ten z tego ceratops bez nich szedłby i szedł. A tak jak widzicie, nawet jakoś to idzie. Usypiamy sobie dwa, w sumie wszystkie stygimolo. Chyba jak uśpimy dwa i zostawimy dwa, to będzie znowu tutaj ganianie się po wybiegu. Znajdźmy sobie trzeciego stygimolocha, znaczy czwartego. Gdzie on jest? Dinozaur Tread No z tego Ceratops mnie za, zaatakował No proszę Tutaj skorzystajmy sobie i sprzedajmy 75 tysięcy No nie są to duże pieniądze STM3 również na sprzedaż eee, Nie to, to eee, Sprzedajemy sobie trzeciego Zawsze to odzyskamy trochę pieniędzy, prawda? Z tego ceratops gotowy do wyjścia. Sprzedam sobie tylko tego ostatniego z gimolocha I wypuszczamy drugiego z tego ceratopsa. Ładna jest ta hybryda. Podoba mi się. Na potrzeby odcinka mam już oczywiście przygotowaną miniaturkę. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Jeżeli chcecie ją zobaczyć jeszcze przed publikacją odcinka, to zapraszam na swojego Instagrama. Linka będziecie mieli w komentarzu. Ceratozaur będzie... O kurczę, będziemy zrzucali ceratozaura. No dobra. Wiecie co jest dobre, że... Co daje nam dobrego to, że sprzedaliśmy z gimolochy. To, że ceratozaur całkowicie skupi się na stegoceratopsie. Oczywiście, że potrafię je utrzymać przy życiu. Podjadę tutaj tylko samochodem i heja. Czy naszemu pierwszemu stegoceratopsowi wzrasta komfort? Proszę, powiedzcie, że tak. Nie będzie im wzrastał komfort są potrzebne trzy. Tak więc tamtego można było sobie spokojnie wytworzyć. No ale miejmy nadzieję, że będzie to wystarczający czas, żebyśmy mogli sobie na spokojnie przejść tę misję. Ale dla świętego spokoju znajdźmy cego, z tego ceratopsa. Usuńmy wszystkie geny i wytwórzmy trzeciego. Żeby im nie spadał komfort przez samotność. Tak musimy chwilkę zaczekać aż ceratozaura będziemy mogli zrzucić sobie na wybiegu. No ceratozaura raczej nie będzie fikał do ankylodocusa czy brachiozaura. Tak więc skupi się całkowicie na stegoceratopsach. Chciałbym powiedzieć nazwę tamtego drugiego dinozaura, którego y, wypuszczaliśmy w poprzednim odcinku, którego sprzedam na samym początku tego odcinka, ale nie potrafię. Naprawdę bardzo bym chciał, ale nie potrafię tego wypowiedzieć. To jest bardzo, bardzo dziwna nazwa. No, dobra. Za 4 sekundy będziemy mogli ją już tutaj chyba zrzucić, nie? Okej, okay. zrzucamy go sobie jak najbliżej z tego ceratopsu, żeby jak najszybciej poprowadź modyfikowanego z tego ceratopsa do zwycięstwa nad ceratozaurem. Okej. Okay. Wsiadamy sobie w takim razie do auta. Jedziemy na wybieg. I rozpoczyna się walka, na którą wszyscy czekaliśmy w tym odcinku. Pomagamy wygrać naszemu z tego ceratopsowi dostał busta do zdrowia. On już wyprowadził dwa ataki. Ceratosaur nie wie co się dzieje. Jest w szoku. Ledwo stoi na nogach. I z tego Ceratops wygrywa tę walkę. Drugim jego przeciwnikiem, moi drodzy, będzie Spinozaur. Za chwilę będziemy mogli go sobie sprowadzić do naszego parku. Co mamy zrobić z tym truchłem? No dobra, pozbywamy się, bo po co nam... Po co nam trup, nie? O, samochód zaatakowany, ucieka i idź się wyleczyć. Przyjedziemy tutaj tym drugim samochodem. Jak będziemy mogli sprowadzić tutaj Spinozaura, wsiadamy do drugiego samochodu i przyjeżdżamy obserwować co tu się będzie działo. No komfort naszego z tego Ceratopsa cały czas spada. No czuję się samotny, więc nie dziwię mu się, że, jest, że komfort mu spada, że czuję się tutaj źle. Bo też bym czuł się źle jakbym był skazany na samotność, żadnych kolegów z tego samego gatunku z kim tu pogadać. Dostarczamy Spinozaura. My wsiadamy do drugiego samochodu. I idziemy obserwować co tam się zadzieje. Z drogi jadę leczyć z tego ceratopsa, który będzie walczył. Trochę nieuczciwa ta walka, bo z tego ceratops jest na rydach, A mimo jeszcze dodajemy kolejne, tak no cały czas dając mu zastrzyki. Bardzo nieferta walka. No ale rozumiem, że z tego ceratops był dosyć drogim projektem i po prostu trzeba się przekonać co on tak naprawdę potrafi, ale wyniki będą niewiarygodne tego stegoceratops jest na sterydach, a spinozaur nie. Spinozaur też na mnie zaatakuje brachiozaurów ani ankylodokusa, tak więc nie ma się czego obawiać. Jedynym jego celem powinien być właśnie stegoceratops. Tak więc jeżeli chcecie, żeby ta misja przebiegała dosyć w miarę sprawnie, pozbądźcie się tych maluchów. Możecie sobie zostawić właśnie zauropody. No nie wierzę. No to chyba musimy wsiąść do tamtego samochodu z powrotem. Ledwo przejechaliśmy nowy, a już dostaliśmy w łeb. Dobrze, że mamy ogrodzenie pod napięciem, nie? Jeżdżę sobie po wodzie i silnika nie zalewam. Pomimo, że jest całe, cała maska wgnieciona, zderzaki pozgniatane, ale ja dalej jadę. I to jest ten moment, moi drodzy, z tego ceratops kontra spinozaur. Od razu zastrzyk. Wiem, że to on zaatakował, ale dajmy mu zastrzyk, tak w razie co. Jego następny cios będzie zabójczy. Ej, odsuń się, bo z, z tego ceratopsa zaraz nie będę widział. Dajesz z tego ceratopsa, wal go w łeb! No właśnie tak, jeszcze raz. Dawaj! Dajesz! Trzy, dwa, jeden! No, nad czym ty się zastanawiasz? Piękny jest, pięknie, ładnie, ała Spinazor był w takim szoku, że aż nadepnął mi na samochód Mam pomysł Muszę to uchwycić Robimy screena Zrzut ekranu I wracamy do, do gry <grytania> Uwielbiam takie momenty fotografować z tego ceratops kolejny pojedynek. Jego następnym przeciwnikiem będzie Giganotozaur. No dobra. No co znowu musimy chwilkę odczekać. Jak tam samochód naprawił się? Naprawił się. Bardzo dobrze. Bo bez samochodu tutaj nie da rady. Giganotozaur następnym przeciwnikiem z tego ceratopsa na sterydach. Nie odniósł żadnych, absolutnie żadnych obrażeń w starciu ze spinosaurem, co czyni z niego konkretnego kozaka? W sumie można by sobie było zostawić tego, z tego ceratopsa na następny odcinek. O, już atakuje ogrodzenie. No no to pięknie. Yy, zrobimy to może ręcznie, nie? Nie będziemy wydawali mu polecenia naprawdę, tylko po prostu pojedziemy tam sami i będziemy naprawiali to ogrodzenie To było chyba gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, wiedźmy sobie do środka no, Atakował, dostał prądem i się rozmyślił Gdzie jest tego Ceratops? Nieważne Znajdą się A tutaj teraz się atakuje koło galerii widokowej. No proszę! Zacznę Ci się zaraz kręcić w głowie od tego biegania po całym tym, po całym wybiegu i co... po co? Mamy poprowadzić do, dokładnie takie... taka sama misja jak poprzednio. Poprowadźmy z tego Ceratopsa do zwycięstwa, a ten już na nas szarżuje, niedobrze. Szarżuj sobie na Giganotozaura czy coś. A nie na mnie, tam jest przeciwnik. Wiem, że jesteś samotny i w ogóle... No ale to nie o to w tym chodzi. Z tego Ceratops tam. Chodź, za mną do nogi. Dawaj, tutaj. Żeby teraz mnie jeszcze giganotozaur nie nadepnął. Dobrze, że te, ci mięsożercy nie atakują właśnie zauropodów. Tak więc jest to dla Was fajna lekcja. Możecie sobie właśnie na tym przykładzie dowiedzieć się, że możecie trzymać każdy rodzaj mięsożernego dinozaura na wybiegu z zauropodami, bo do nich po prostu nikt nie fika, za wyjątkiem Indominusa. Giganotozaur dostał już w łeb. Sterydy dla z tego ceratopsa są? Są. Giganotozaur dostał już w łeb dwa razy. Ale ciągle rwie się do walki. Przeciwnicy bacznie się obserwują. Zastanawiają się jak się dalej potoczy, ale giganotosaur inkasuje kolejny cios w głowę. Z tego ceratops nie odpuszcza. O, no proszę. I gi giganotosaur został nadziany na rogi jak mięso na widelec. I to właśnie moi drodzy, oto. Chodzi w tej misji. Mamy po prostu zadbać o to, żeby Stegoceratops nie przegrał walki z żadnym z mięsożerców, którego musimy tutaj przesłać, tak przetransportować. Pierwszym przeciwnikiem jest ceratosaur, drugim jest spinozaur, a trzecim giganotozaur. Po prostu musimy zadbać o to, żeby walka była nieuczciwa i musimy cały czas dawać zastrzyki naszemu Stegoceratopsowi na sterygdach. Chociaż tak na dobrą sprawę tego nie potrzebował, bo nie otrzymał nawet ani jednego ugryzienia. To by było na tyle w tym materiale, moi drodzy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, będzie mi niezmiernie miło, jeśli będzie nas jeszcze więcej. Zapraszam również do nowej serii początkujących graczy Jurassic World Evolution, bo zacząłem prowadzić nową mini serię typu właśnie z poradników, z takich podstawowych pojęć. Mam nadzieję, że wszystkim się to przyda, którzy nie bardzo ogarniają, gdzie wiedzą co, gdzie i jak. A ja będę się z wami w tym momencie żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.